Pierwszy list Piotra 1, czytamy od 3 wiersza. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Tego miłujecie, chociaż Go nie widzieliście. I wierzycie w Niego, choć Go teraz nie widzicie. I weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną, osiągając cel wiary, zbawienie dusz. Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce, starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie. Im to zostało objawione, że nie sobie samym, lecz wam usługiwali tym, co teraz wam zostało zwiastowane przez tych, którzy w Duchu Świętym zesłanym z nieba opowiadali wam radosną nowinę. A są to rzeczy, w które sami aniołowie wejrzeć pragną. Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jako dzieci posłuszne, nie kierujące się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. A jeśli wyzwacie jako ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie był on na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was, którzy przez niego uwierzyliście w Boga, który go wzbudził z umarłych i dał mu chwałę, tak, iż wiara wasza i nadzieja są w Bogu. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco.
jako odrodzeni, nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała Jego jak kwiat trawy. Uschła trawa i kwiat opadł. Ale Słowo Pana trwa na wieki. A jest to Słowo, które wam zostało zwiastowane. Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obudę i zazdrość i wszelką obmowę, jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan, przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w Piśmie: oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny. A kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną. Dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o który się potkną, i skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą w słowu, potykają się oni, na co zresztą są przeznaczeni. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Na razie dotąd Słowo Boże. Umiłowani bracia i siostry, dzisiaj jest taki szczególny dzień. Myśmy to już w modlitwach też, kiedy z modlitw wspominali dzisiaj rano, gdzie ten świat religijny chrześcijański obchodzi tą Wielkanoc jako takie szczególne, szczytowe święto, ale niekoniecznie rozumieją oni, o co tak naprawdę właściwie chodzi. Pomimo tego, że mowa jest o Chrystusie, pomimo tego, że mowa jest o Jego krzyżu, o Jego śmierci i o Jego zmartwychwstaniu, to jednak ta dobra nowina, którą Bóg nam przekazał, ona jest bardzo prosta do zrozumienia. Od niej uwaga została niestety odwrócona i skierowana na różne, powiedziałbym, uboczne tematy z jednej strony, a z drugiej strony też na religijne uwielbienie różnych rzeczy. Sam ten krzyż w tym religijnym świecie się uwielbia, mu się pokłon oddaje. Rzeczy, o których
w Biblii nie czytamy. I omija się przez to cel. Cel, który Bóg właściwie z człowiekiem ma. Tu w tym odcinku, który czytaliśmy z pierwszego listu Piotra, Pan Jezus jest nam przedstawiony. Czytaliśmy o tym w 19 wierszu pierwszego rozdziału jako baranka niewinnego i nieskalanego. Pan Jezus jako ten baranek Boży. Ten, który stał się człowiekiem i jako człowiek Bogu oddany, posłuszny, sam się nie bronił, sam się nie przeciwstawiał temu, co go czekało. Wiedział, że miał pójść na krzyż, na Golgotę, aby wykonać to wielkie dzieło Boga, aby ponieść karę za moje grzechy, za nasze, za grzechy wszystkich tych, którzy w Niego osobiście uwierzyli. I nic Pana Jezusa nie potrafiło powstrzymać, pójść tą drogą. Nienawiść ludzi Go nie powstrzymała, odrzucenie przez swój własny lud, przez Żydów i też te straszne męki, cierpienia tam na krzyżu i ta pogarda. Wszystko Go spotkało, a Pan Jezus się nie wycofał. I jakie to straszne było. Wydaje mi się, że to czytaliśmy o tym occie, tak? Że jak Pan powiedział pragnę, to dali Mu pić ocet. To jest coś strasznego. Spróbuj wypić ocet, jak jesteś spragniony. Przecież oni się wyśmiewali z Pana Jezusa nawet i w tej chwili. I w nienawiści Mu na złość robili. Pan to przemilczał. Kiedy Pan powiedział, że się spełniło, to miał Pan na myśli swoje dzieło, że On je wykonał. A Bóg nam objawił w swoim słowie te dwie strony. Tą jedną, że każdy człowiek z natury jest grzesznikiem i że ma ten problem, że musi z Bogiem być pojednany. Inaczej pójdzie do piekła. Pójdzie na wieczne potępienie. Człowiek sam w sobie ma grzeszną naturę. Od Adama i Ewy. Od kiedy oni upadli w grzech, każdy człowiek to w sobie ma. I jak to czytamy w liście do Rzymian w 3 rozdziale 23. Taka jest prawda dla całej ludzkości, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Nie ma żadnej różnicy. Po prostu każdy człowiek ma ten problem w sobie. I my sami z siebie nie jesteśmy w stanie przynieść Bogu ofiarę, która by Mu się podobała, którą by mógł przyjąć. Już na początku Biblii syn Adama i Ewy tą wskazówkę Bożą nie zrozumiał. Kiedy Bóg przyobliczył Adama i Ewę, przeczytajmy to, pierwsza księga Mojżeszowa, 3 rozdział. Przyobliczył. Przyoblekł. Tak, tak. Dziesiąty werset na przykład. Nie, nie.
I dziękuję. Po 21. 21, tak. Trzeci rozdział, 21. Uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skór i przyodział ich. Te odzienie ze skór. Adam i Ewa spróbowali się usprawiedliwić przed Bogiem przez to, że sobie przyobliczyli te, że ubrali się, przyoblekli, dziękuję, sobie liście z fig. Tak? I to była taka ludzka próba zakrywać swoją nagość. Ta nagość, która symbolizowała ich grzeszność. To, że nie mogli stać przed Bogiem. I z własnych uczynków próbowali jakoś coś uzyskać, ale sami odczuwali, że to nie działało. Ten 10 wiersz o tym właśnie mówił. Zląkłem się, gdyż jestem nagi. Więc człowiek próbuje i próbuje, ale nigdy nie ma pewności zbawienia, kiedy chce sam z siebie przyjść do Boga. Nie jest on w stanie tego zrobić, bo jest on sam w sobie grzeszny. I Bóg musi dla niego ten problem rozwiązać. Bóg sam wziął jakieś zwierzę, musiał je zabić. O tym tu nie czytamy, ale czytamy, że te odzienie ze skór Bóg wziął. Więc domyślamy się, że musiało pierwsze zwierzę wtedy na ziemi zostać zabite. Była to pewnego rodzaju ofiara, można tak powiedzieć, wskazująca na Chrystusa. Bóg też powiedział, że On tą ziemię przeklnął. To jest, ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej, jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc, nie wolno ci jeść z niego. Przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. I teraz Kain, ten syn Adama i Ewy, on to przecież musiał od swoich rodziców wszystko słyszeć, tak samo jak i Abel. I o tym, że Bóg ubrał ich tą skórę i o tym, że Bóg przeklnął ziemię. Że Bóg powiedział, teraz wy będziecie mieli ciężko jako rolnicy pracować na tej ziemi. To jest skutek grzechu. A Kain to wszystko dał na bok i w swojej, bym powiedział, religijności postarał się jako rolnik i przyniósł to najlepsze ze swojego żniwa, z tego, co pozbierał, jako ofiarę Bogu i oczekiwał, że Bóg to przyjmie. Czyli z wysiłku własnych rąk chciał przyjść do Boga. I Bóg nie spoglądał na jego ofiarę. Co nam pokazuje wyraźnie, że człowiek sam nie potrafi sobie znaleźć drogi do Boga. Ofiarę Abla przyjął. Abel wziął trzody i zabił zwierzę. Naśladował przykład, o którym słyszał u swoich rodzicach, że to jest łaska, że Bóg nas ze sobą pojednał przez to, że Bóg dał ofiarę zastępczą, a człowiek sam nic do tego nie dodał. Nic a nic. Jedynie musiał w to uwierzyć. Przyjąć to dla siebie osobiście. Kain tego dla siebie osobiście nie przyjął. Był niewierzącym. A Abel był wierzącym. Przyjął to dla siebie. I to jest ta linia wiary i ta linia niewiary. I my to też tutaj w tym liście Piotra znajdujemy. Kiedy Piotr ten list pisze, to on pisze go bezpośrednio właśnie do tych z linii wiary, do tych, którzy Pana Jezusa przyjęli w swoich sercach jako Pana i Zbawiciela. Błogosławiony niech będzie Bóg, ten trzeci wiersz pierwszego rozdziału, i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jest to cudowne
Syn Boży stał się człowiekiem, jako Jezus żył tu na ziemi. Nadal będąc Synem Bożym, On nigdy nie przestał być Synem Bożym, ale stał się jednocześnie człowiekiem, czego wcześniej nie był. I jako ten człowiek na ziemi miał On w niebie Boga jako człowiek i Ojca jako wieczny Syn Boży, którym nie przestał nigdy być. A Pan Jezus nas wprowadził w taką relację do Boga, że w Ewangelii Jana 20 przekazał to Maryi Magdalenie. Ewangelia Jana 20, wiersz 17. Idź do braci moich i powiedz im, wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. Jakie to jest cudowne. Bóg naprawił przez swojego Syna relacje między nami, grzesznymi ludźmi, a sobą. On to dla nas uczynił, bo my nie byliśmy w stanie. Myśmy się oddalali od Boga, tak jak Kain oddalał się od Boga. A Bóg biegł za nami, można tak powiedzieć. Wstąpił Syn Boży na tą ziemię, aby pójść za nami. I światło prawdy Bożej świeciło w nasze serca. Jego miłość zadziałała w naszych sercach. I dzięki tej Jego łasce, że On za nami poszedł, uwierzyliśmy i zostaliśmy zbawieni. To jest łaska. Z drugiej strony jednocześnie jest to oczywiście odpowiedzialność każdego człowieka, który słyszy Ewangelię, podjąć decyzję. Świadomą decyzję za Pana Jezusa. Ty nie możesz powiedzieć, Bóg mnie nie wybrał. Nie miałem wyboru. O nie! Gdyby tak było, to Słowo Boże by się o ciebie nie starało. W ogóle by tobie tego wszystkiego nie głosiło. Tylko by mówiło, przyszedł Jezus, zmarł na krzyżu, Bóg sobie tam ludzi wybrał, będą zbawieni, a ci inni pójdą na piekło. Ewangelię głosić nie musicie. Bóg już sobie uratuje tych, co mu się podobają. Tak nie jest. Pan Jezus wysłał uczniów i do dziś jesteśmy wysłani głosić tą Ewangelię, żeby jeszcze wszyscy ludzie, jeśli możliwe, usłyszeli o Panu Jezusie i poznali się w świetle Bożym, że są grzesznikami. To jest gorzka prawda, to jest niemiła prawda. Człowiek nie chce tego słyszeć, nienawidzi tego w swoim sercu, bo chce być dobrym, bo chce się Bogu podobać, chce w sobie coś dobrego znaleźć. Ale musi jednak szczery być do siebie i poznać. Ja musiałem to sam dla siebie poznać. Jedyne, co mi pozostało, jest rzucić się na te moje kolana przed Bogiem, wyznać Mu moje grzechy i prosić Go o to, żeby mnie przyjął. A Pan Jezus powiedział, kto do mnie przyjdzie, tego ja nie wyrzucę, tego nie odrzucę. Jak ty naprawdę szczerze wyznasz grzechy Panu Jezusowi, to On cię przyjmie. On nikogo nie odrzuci, tylko do Niego przyjdź. I sprawa będzie uregulowana. Bo to Bóg chce. U Niego jest ta chęć. Tylko musi być też ta chęć u nas. A my, którzy uwierzyliśmy i o tym wiemy, jak bardzo możemy się radować z Pana Jezusa, że On nas teraz w naszym życiu prowadzi. Że nie jesteśmy tutaj na tej ziemi sami, ale znamy przez Biblię Boga. I przez to, że Bóg nam dał Ducha Świętego, potrafimy te słowo zrozumieć w takiej głębi, w jakiej Bóg nam to chce objawić. I On nas z dnia na dzień prowadzi przez swoje słowo. I jest to też prawdą, że w naszym życiu się z jednej strony coś zasadniczo zmieniło od dnia, kiedy się nawróciliśmy. Przez to, że otrzymaliśmy nowe życie i Ducha Świętego i jesteśmy własnością Pana Jezusa, nie możemy już pójść na potępienie,
ale też Pan Jezus oczekuje od nas i Bóg może to od nas oczekiwać, że teraz chcemy w tej nowości życia żyć dla Niego, w świętości. A ta świętość, co to jest? Ta świętość to nie jest udawanie świętego. Ta świętość to nie jest jakieś tam ćwiczenie się bez przerwy śpiewaniu pieśni duchowych i nie wiem czego, jakiejś tam zewnętrznej formy. Wszystkie te rzeczy mają swoje miejsce, ale przede wszystkim Bogu chodzi o moje serce, żebym tam zaczynał wysprzątać to, co tam się nie należy, co jest złe, co się nie zgadza z świętością Bożą. I w tym celu, kiedy czytamy Słowo Boże, otrzymujemy wskazówki, co jest dobre, a co nie. Nie jesteśmy w stanie w tym krótkim czasie to wszystko, co ja przeczytałem, rozważać w szczegółach, ale chciałbym tu wybrać to, że w tym pierwszym rozdziale, w 13 rozdziale czytaliśmy dlatego: okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce. Patrzcie, z jednej strony mamy być trzeźwymi, a nie mamy w nietrzeźwości, w jakichś emocjonalnym zachwyceniu działać, bo to Pan nas tak bardzo miłował, to już tracimy wszelkiego rozumu i nie wiemy, co ze sobą zrobić. Nie. Wierzący jest trzeźwy. On działa rozsądnie. I w tym wszystkim, pomimo tego rozsądku, działa też w świadomości miłości Bożej. I rozważa, co się Bogu podoba. I kładziemy całkowicie naszą nadzieję w łasce, która jest nam dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. I tu mowa jest o tych dzieciach posłusznych. I widzicie, Bóg mówi, czego nie mamy czynić. Nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej. Czas nieświadomości naszej to był czas przed nawróceniem się, kiedy byliśmy niewierzącymi i nie mieliśmy pojęcia, co tak naprawdę jest święte Bogu, a co nie. Bóg nam to mógł dopiero objawić, kiedy uwierzyliśmy w Chrystusa. I nadal mamy w sobie te ciało, te grzeszne ciało, tą starą naturę. I ona zawsze ciągnie do tych pożądliwości. Ale od kiedy myśmy się nawrócili, mamy tą nową naturę też. I tu nastąpiła wielka zmiana, bo teraz jesteśmy w stanie podjąć decyzję i wybrać, czy pozwalamy tej starej naturze dalej działać i rządzić, choć ona już nie ma żadnego prawa, bo jesteśmy własnością Chrystusa. Ale możemy jej pozwolić. To jest tak, jak to jeden brat wytłumaczył raz, wyobrażaj sobie, że ty jesteś jak taki dom, i w tym domu mieszkał kiedyś stary właściciel. I on był zły. I on robił swoje głupoty. A teraz ktoś nowy kupił ten dom i wyrzucił tego starego właściciela i wprowadził się ten nowy właściciel. Tak w nas mieszka teraz Duch Święty i otrzymaliśmy nową naturę, ale my nadal mamy te klucze do tych drzwi wejściowych i my możemy je po prostu otworzyć i temu staremu właścicielowi powiedzieć: chodź, wejdź do tego domu, pobaw się jeszcze trochę. Mamy to my mamy tą decyzję. My nie jesteśmy bezwładnymi niewolnikami. No zgrzeszyłem, no moje ciało, no znów zadziałało. Tak jakby to takie było bez naszej woli. Nie, my świadomo podejmujemy nasze decyzje. I ja mogę po prostu powiedzieć: a, chce mi się tego. I wtedy ja wpuszczam te moje ciało w siebie i ono potem rządzi. Potem zaczynam robić te rzeczy, które nie powinnam już. Albo mogę po prostu powiedzieć: zajmuję się Słowem Bożym i wiem, co się Panu podoba. I ja mam te drzwi zamknięte. To jest ta świętość, te odosobnienie się od tego zła, ale jednocześnie musisz napełnić twoje życie tym, co Bogu się podoba, czyli szukasz, co Mu się podoba. I wtedy ten nowy właściciel może rządzić w tym domu. I wtedy to jest ku chwale Bożej.
Gdyby tak nie było, to apostoł Paweł by nie musiał tutaj napominać nas do tej świętości. Tylko by powiedział, wy już jesteście świętymi. Pan wam dał tą nową naturę, a to staro już nie ma dostępu. Ale jednak, widzicie? Każdego z nas to dotyczy i chcielibyśmy się zawsze sami napominać, przypominać sobie to. Jest to cudowne, że Pan Jezus powiedział, jak ja was uwolnię, to będziecie rzeczywiście wolnymi. Pan Jezus to powiedział, podkreślając tym samym, że wierzący już nie musi grzeszyć. I apostoł Jan w swoim pierwszym liście pokazuje nam to. W drugim rozdziale, pierwszy list Jana 2, dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Ale jednocześnie jakie to jest pocieszające dla nas, bo wiemy sami o sobie, że zdarza nam się, że grzeszymy jeszcze. Jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. I też wcześniej w 9 wierszu pierwszego rozdziału, jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Tak Bóg w naszych sercach działa. Więc nawet jako wierzący, jeśli mi się to zdarzy, a zdarza mi się to, że ja zgrzeszę, jestem smutny też z tego powodu i chcę to uporządkować, bo chcę mieć zdrowe relacje z Bogiem, to ja to po prostu muszę wyznać, to zło. I muszę to wyrzucić z mojego życia. A jak ja to wyznam, to Bóg wtedy mi wybacza i działa w moim sercu. I to na podstawie tego samego dzieła Jezusa Chrystusa na Golgocie, które mnie zbawiło. Pan Jezus wszystko w tym dziele spełnił. Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. My też w drugim rozdziale czytamy, odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelką obmowę, jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie niesfałszowanego drogowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Tu widzimy znów kilka elementów, które u nas szybko się wkradają, a nie powinny tam być. Złość. Jak szybko jakaś sytuacja może mnie rozgniewać. Jeden ma naturę łagodniejszą, drugi jest bardziej lekko do rozgniewania, ale widzimy, z Pana pomocą możemy się nauczyć się nie złościć, ale oddać to Panu. Wszelką zdradę, jakie ostre słowo. I obłudę. Widzimy, Słowo Boże to pisze, bo to wszystko może być. I zazdrość. W przeciwieństwie do tej zazdrości, to czytamy w pierwszym liście do Koryntian, w 12 rozdziale o tym jednym ciele Chrystusowym, o zgromadzeniu. I tam pięknie widzimy ten wiersz, gdzie pisze, że jeśli jeden członek tego ciała jest smutny i płacze, to my współczujemy mu, a nie wyśmiewamy się z niego. O, dobrze mu. A jeśli jeden się raduje, to my się z nim cieszymy, a nie zazdrościmy mu. A widzimy, że to trzeba się jednak nauczyć. Ja też muszę się to nauczyć. Jak komuś się coś dobrego dzieje, żebym ja w moim sercu się z nim potrafił cieszyć. I też, żebym potrafił współczuć, jak komuś się źle dzieje. To niekoniecznie się źle dzieje, bo Bóg go chciał ukarać. My żyjemy w tym świecie. W tym świecie panuje ten grzech. W tym świecie panuje choroba i śmierć. I to dotyka też i nas, wierzących. Pan Jezus nas nie zbawił, żebyśmy teraz już nigdy nie chorowali i zawsze żyli tu, na tej ziemi. Na tej ziemi nadal podporządkowani jesteśmy temu, co się dzieje wśród wszystkich ludzi. Pan nas jednak zbawił dla wieczności. I On nas zbawił w duchowym sensie tu na tej ziemi, żebyśmy już nie uczestnili w tym grzechu tego świata.
Jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Widzimy, to mleko niesfałszowane, duchowe, to jest Słowo Boże. I kiedy tutaj mowa jest o tym, że mamy je pragnąć jak te nowonarodzone niemowlęta, to jest obraz wyraźnie do nas mówiący, że takie niemowlę musi pić to mleko i ono pragnie za nim. W ogóle nie ma dyskusji. I czy my też tak zawsze pragniemy za tym Słowem Bożym? Chcemy się zawsze na nowo do czytania Słowa Bożego zachęcać. Każdy z nas osobiście, żebyśmy sobie ten czas znaleźli. Najlepiej rano, kiedy wstajemy, każdy ma może inny, lepszy czas, ale znajdźmy sobie tą chwilę codziennego czytania Słowa Bożego. Karmmy się tym, bo krok za krokiem to nas duchowo będzie budować. Duch Święty wtedy przypomina nam te wiersze, kiedy my się tym zajmujemy, kiedy to rozważamy. I On nam przez to w danej sytuacji nadaje dobre myśli. I my widzimy, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Bo rzeczywiście, kiedy mało czytam Słowo Boże, jestem wierzącym, ale mało czytam Słowo Boże. To jestem wtedy duchowo ubogi. W takim sensie, że w różnych sytuacjach ja postępuję wtedy tak, jak mi się to wydaje najmądrzej. A mój ludzki rozum nie zastępuje mądrości Bożej. Ja wtedy, kiedy mam te duchowe braki, często właśnie w tym życiu praktycznym się nie daję tak zbawić. Tu nie chodzi o wieczne zbawienie, o niebo, tylko tu chodzi o dane sytuacje, w których Bóg nas z tego światu uratował, wyciągnął, żebyśmy w świętości żyli. I to jest ważne, żebyśmy Jego Słowo znali, żebyśmy rzeczywiście też według Jego myśli działali. Gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. I tu teraz mowa jest o tym kamieniu żywym, o Panu Jezusie Chrystusie, który jest tą skałą, tym kamieniem żywym i przystąpcie do Niego, do kamienia żywego przez ludzi wprawdzie odrzuconego. Widzicie, to jest ta linia niewiary. Ci, którzy nie wierzą w Pana Jezusa i Go odrzucili, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. Bo to tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest zbawienie. On sam mógł powiedzieć z pełnym autorytetem: ja jestem drogą i prawdą i życiem. I nikt nie przyjdzie do Ojca niż tylko przeze mnie. I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy. Tu widzimy ten obraz domu Bożego, gdzie Chrystus jest tym żywym kamieniem, do którego musimy być przyłączeni. Nie ma innej możliwości niż przez Chrystusa. I wszystko skierowane jest w Niego. I ten dom Boży składa się z żywych kamieni, z zbawionych ludzi, którzy posiadają życie z Boga. Tacy my jesteśmy. I razem, jako dom Boży, gdzie jest jeden Pan, który tam panuje. Pan Jezus, Syn Boży. Sam Bóg i kapłaństwo święte. To jest ten obraz, gdzie jest mowa o kapłaństwie i jest podkreślona świętość i co ono czyni, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Patrzcie, Bóg nas zbawił nie tylko w celu, abyśmy nie poszli do piekła, to już by było dużo. On nie tylko nas zbawił, żebyśmy z Nim byli pojednani, mogli mieć z Nim społeczność i że kiedyś pójdziemy do nieba. On nas zbawił, żeby nasze serca były skierowane na Jezusa Chrystusa, jako ten baranek Boży, jako ta ofiara i żebyśmy ciągle na nowo Chrystusa Bogu przedstawiali, jako te ofiary całopalne, jako ten prawidłowy sposób
uwielbienia. Prawdziwe uwielbienie zawsze ma Chrystusa jako treść. Nie inne rzeczy. My patrzymy się na osobę Chrystusa i czynimy ją wielką przed Bogiem. To zawiera wszystko. To zawiera, jak On umarł za nasze grzechy. To zawiera, jak On w świętości żył tutaj na tej ziemi wcześniej. To zawiera też, jak On ku chwale Bożej oddał swoje życie w śmierć. I to zawiera też, że On między nami a Bogiem uczynił pokój i społeczność, że możemy się Mu zbliżać. I to wszystko kieruje nasze serca ku Chrystusowi. To są te ofiary duchowe, które my Bogu dajemy. I to w świętości. Kapłaństwo święte. Uwielbienie do Boga. To jest ta myśl. A też jeszcze czytaliśmy w 9 wierszu, ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Tu widzimy drugi aspekt, drugie spojrzenie na to kapłaństwo. Jest ono królewskie. Nie odważylibyśmy o sobie tak powiedzieć, ale Bóg w swoim miłosierdzi, muszę powiedzieć, postawił nas na wysokie stanowisko. Królewskie kapłaństwo, czyli uczynił nas, którzy nie byliśmy w ogóle szlachetnymi, szlachetnymi. I to nie w celu, żebyśmy się popisywali w tym świecie. W ogóle nasze osoby tu nie są ważne. To jest tylko Jego miłosierdzia. Ale jest to kapłaństwo skierowane do ludzi, abyśmy opowiadali o tym, jak Bóg nas z ciemności do światła wprowadził. Więc znów nie chodzi o nas, jak myśmy się to zbawili, bo myśmy się nie zbawili, tylko Bóg to uczynił. Mowa jest znów o Chrystusie, którego Bóg używał, żeby światło dać w tej ciemności tego światła, światu, żeby nas ze sobą zbawić, żeby jeszcze inni ludzie też o tym usłyszeli. Więc widzimy, jesteśmy kapłanami, wszyscy, bracia i siostry, tu na tej ziemi, aby Bogu oddać chwałę i aby być świadectwem wśród ludzi, którzy tu jeszcze żyją, którzy może jeszcze też uwierzą. I to jest taki jakby szczyt naszego powołania, że możemy Bogu oddać te uwielbienie i że możemy tu być świadectwem aż do tego czasu, kiedy Pan Jezus po nas przyjdzie i nas zabierze do siebie. Także On nas tutaj na tej ziemi nie zostawił samych, On nam dał tu zadanie i On nam dał do tego wszelkie środki pomocnicze, żebyśmy dzień w dzień na nowo, w zależności od Niego, z tego korzystali i żyli u Jego chwały. Niech Pan nam w tym pomoże. Jako królewskie kapłaństwo mamy obowiązki wynikające z tego naszego stanowiska wobec ludzi tego świata. I ja nie chcę rozwijać myśli, ale chciałbym, żebyśmy sobie przypomnieli, co tym ludziom, którym mamy obowiązek głosić Ewangelię ratunku, Ewangelię zbawienia, co im grozi, jeśli my im nie powiemy dobrej nowiny i oni nie skorzystają ze zbawienia. Mamy bardzo dużą odpowiedzialność. I ja tylko przeczytam te wersety. Myślę, że każdy z nas je kiedyś tam na nie trafił, ale niech to będzie zachętą dla nas, abyśmy tą służbę królewskiego kapłaństwa bardziej odpowiedzialnie wykonywali. Bo my już jesteśmy uratowani. Nam już nic nie grozi. Ale ci wszyscy ludzie, którzy nas otaczają, jeśli nie uwierzą Pana Jezusa, pójdą tam,
gdzie my już nie musimy iść. Objawienie 22:18, to jest pierwsze miejsce. Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi. Jeśli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisany w tej księdze. Plagi, na przykład objawienie 20 rozdział 10 werset. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok. I będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. I widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem uciekła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem. I księgi zostały otwarte, również inna księga, księga życia, została otwarta. I osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali i byli osądzeni każdy według uczynków swoich. I śmierć i piekło zostały umieszczone, wrzucone do jeziora ognia, do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. Jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognistego. Objawienie 14:10. To i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy. I dalej. Mateusza 10:28. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. Kolejne to jest Jakub 3:6. Język jest ogniem, język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. Mateusza 25:41. Wtedy powie i tym po lewicy, idźcie precz ode mnie przeklęci w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. I 46. I odejdą ci na kaźń wieczną. Następnie Mateusza 13:42. Wrzucą ich do pieca ognistego. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Oraz 50 werset z tego rozdziału. I wrzucą ich w piec ognisty. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I Mateusza 8:12. Synowie królestwa zaś będą wyrzuceni do ciemności na zewnątrz. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Oraz Mateusza 7:13. Chodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią chodzą. Ta brama jest szeroka na zatracenie nie przypadkiem. To jest tak, jak kiedyś zespół rockowy śpiewał Autostrada do piekła. Po prostu ludzie pędzą
i wszyscy, i aż do piekła została wydeptana przez tych chętnych, którzy idą do piekła, autostrada. Natomiast droga do zbawienia jest tak niepopularna w tym świecie, że tam jest pozarastana chaszczami taka wąska ścieżka. Mimo, że tak naprawdę to jest dla każdego, kto chce przyjść do Pana Jezusa, szeroko otwarte ramiona Zbawiciela, uwierz w Pana Jezusa, będziesz zbawiony, każdy może z tego skorzystać. Tylko ludzie nie chcą. A my jako królewskie kapłaństwo, wiedząc o tym, musimy przekonywać ludzi, wyrywając ich z ognia. Bez Boga w swych grzechach. Oh.
jeszcze biedne cyganie. Dwieście osiemdziesiąt cztery. Dne cyganie umiera i wraz wieś słyszy słodką, że Bóg kocha nas. Prawdaż to z serca się jego rwie krzyk, czemu o Zbawcy nie mówił mi nikt? O, powtórz mi, o, powtórz mi, bym pozbył się wszystkich obaw i trwóg. Niech wieś tak głośno na świat cały brzmi, niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. O, tak to prawda, Bóg kocha ten świat, gdy grzesznik kaja się przebacza rad. Na krzyżu Golgoty zmarł Boży Syn, by grzesznik odkupion był swoich win. O, powtórz mi, o, powtórz mi, by pozbył się wszystkich obaw i trwóg. Niech wieść tak głośno na świat cały brzmi, niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. Chwałaś Ci, Jezu, chłopie, uciarzy głos, a ja mnie wiedział, jak szczęsny mój los. I szepce o Zbawcy błogą tę wieść, trzeba co rychlej i innym też nieść. O, powtórz mi, o, powtórz mi, bym pozbył się wszystkich obaw i trwóg. Niech wieść tak głośno na świat cały brzmi, niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. Nie wszyscy wiedzą, a wielki jest świat, nie jeden rozpacz nad nędzą swą wpadł. Życie ich płynie wśród obaw i trów. O, któż im powie, że kocha ich Bóg? O, powtórz mi, o, powtórz mi, bym pozbył się wszystkich obaw i trwóg. Niech wieść tak głośno na świat cały brzmi, niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. Więc mówcie wszystkim, że kocha ich Bóg, by każdy śmiało doń zbliżyć się mógł. Wołajcie wszystkich, dopóki jest czas, pójdźcie do Zbawcy, On kocha i was. O, powtórz mi, o, powtórz mi, bym pozbył się wszystkich obaw i trwóg. Niech wieść tak głośno na świat cały brzmi, niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg.